Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery z FIFA 14. Odcinek podsumowujący sezon, ale nie będzie to pokazywanie statystyk i tak dalej, pokazywanie tabel. Będzie to grane podsumowanie sezonu, ponieważ gramy ostatni mecz w Bundeslidze i mecz w finale Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium, ale o tym później, ponieważ zaczynamy od ostatniego meczu w Bundeslidze. Będzie to spotkanie z FSV Mainz, z ostatnią drużyną ligi, drużyną, która już spadła z tej ligi. Czy to będzie ważne spotkanie? Oczywiście, że tak, ponieważ mamy tylko punkt przewagi nad drużyną, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli. My zajmujemy drugie miejsce w tabeli, za nami jest Borussia Dortmund, także prawdopodobnie ona swój mecz wygra, więc i my musimy zwyciężyć w tym spotkaniu. Pogoda nie sprzyja. Pada, zobaczymy, ja będę starał się po prostu wygrać ten mecz dla mojej drużyny, oby tak było. Pierwsza akcja z czwartej minuty, dośrodkowanie w pole karne, ale zdejmują obrońcy Mainz z głowy napastnika tą piłkę. I niestety nie ma bramki, a my atakujemy dalej. Przecież druga drużyna Bundesligi z ostatnią musi sobie dobrze radzić. Tutaj zszedłem na lewą nogę i strzał minimalnie za słaby. Był to mój 150. celny strzał w karierze. Mało tych strzałów z uwagi na to, że jestem defensywnym pomocnikiem, chociaż gram dosyć ofensywnie. Tutaj kolejna akcja z 44 minuty i z trudem broni to bramkarz. To powinna być bramka, ale mam jeszcze rzut rożny. Czy padnie w końcu bramka? Nie. Wybija to golkiper gospodarzy i do przerwy 0-0. Zaczęło być nerwowo, bo my potrzebujemy w tym meczu 3 punktów jak powietrza. Byłby to niemały sukces zająć w pierwszym sezonie grania w Wolfsburgu, a właściwie w połówce sezonu, bo przeszedłem w przerwie zimowej do tej drużyny drugie miejsce w tabeli, dośrodkowanie w pole karne i Eremienko w słupek. Jeszcze ponowienie Perisic, dośrodkowanie na moją głowę i przegrywam tą główkę, chociaż tutaj zmasakrowałem jednego z zawodników Mainz, nic z tego. Kolejna akcja z 60 minuty, mam tu sporo miejsca na prawej stronie, cudem ta piłka doszła do mnie, będę próbował dośrodkowywać w pole karne, jest Nelson Oliveira i zaczynamy strzelać dopiero w 62 minucie, ale najważniejsze, że jest 1-0. Później niewiele się działo, staraliśmy się kontrolować ten wynik i ostatnia akcja z 89 minuty i Dost już nas uspokaja. 2-0, wygrywamy ten mecz, zajmujemy drugie miejsce w tabeli Bundesligi. Ja się bardzo cieszę, miałem asystę. W drugiej bramce też miałem spory udział. To dobry omen przed kolejnym meczem, najważniejszym chyba w mojej karierze dotychczasowej, finałem Pucharu Niemiec, pierwsze starcie o jakieś trofeum. Dam z siebie na pewno wszystko, podobnie jak w tym meczu, 8,7 ocena meczowa, jedna asysta, dwa kluczowe podania, niezły, udany mecz, zresztą ta forma w końcówce sezonu eksplodowała w górę, te mecze były ostatnie bardzo dobre i to już podsumowanie sezonu, jeśli chodzi o Bundesligę. Wolfsburg drugie miejsce, 74 punkty, 4 punkty przewagi nad Borussią Dortmund, więc jednak Borussia nie uporała się ze swoim rywalem, także tak czy tak, byśmy zajęli to drugie miejsce, będziemy grali w Lidze Mistrzów, bardzo się z tego cieszę. A moja była drużyna, w której zagrałem pierwsze pół sezonu, Kaiserslautern, utrzymała się w Bundeslidze. 12 miejsce, 39 punktów. Nie powiem, udany sezon, zobaczmy jeszcze na moje statystyki indywidualne, bo one też się bardzo fajnie prezentują. Najpierw spójrzmy na klasyfikację asystentów. I tak, dobrze widzicie, jestem ex aequo numerem 1, jeśli chodzi o liczbę asyst. 10 miałem ich w tym sezonie, nie wszystkie w Wolfsburgu, część w Kaiserslautern, natomiast w bramkach byłem na 9 miejscu, także jest nieźle i to tak się złożyło, że 9 miejsce, 9 bramek. Kto wie, jakbym grał na napadzie, czy w 30 bramkach bym był w stanie się zamknąć? Oj, myślę, że bym strzelił więcej. No ale to już nie jest ważne, nie są ważne indywidualne popisy, teraz jest ważny wynik drużyny. Najważniejszy mecz w tym sezonie, najważniejszy mecz w mojej karierze. Finał Pucharu Niemiec. Na neutralnym stadionie gramy na Olympiastadion w Berlinie, imponującym stadionie z drużyną, równie imponującą co stadion Bayernem, Monachium, dominatorami Bundesligi. Oj, będzie się działo, atmosfera na trybunach niesamowita, wypełniony stadion po brzegi kibicami zarówno jednej jak i drugiej drużyny. Piłkarze już przygotowani, są nerwy, miękkie nogi, szczególnie u mnie. Pierwszy mecz o taką stawkę w karierze. Tutaj nie ma co się cofać, co kalkulować, trzeba po prostu wygrać ten mecz. Jeśli nie uda się w regulaminowym czasie, w 90 minutach, wygrać w dogrywce, a jeśli to się nie uda, to zachować zimną krew w karnych. Taki jest plan. Zaczynamy. Od środka rozpoczynają gracze Bayernu Monachium.
przetrwać tylko początkową nawałnicę i potem jakoś to będzie. W końcu uporaliśmy się umiarkowanie z nimi w meczu, który miał miejsce w poprzednim odcinku i to dość udany był mecz. 3-3 pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie z nimi walczyć. I tutaj pierwsza kontra. Każdą taką kontrę będziemy musieli wykorzystywać, zamienić na groźną sytuację. Junior Malanda dość udanie się tu przepchnął. I proszę bardzo, Nelson Oliveira w pierwszej akcji tego spotkania zdobywa bramkę na 1-0. Wspaniały początek tego finału Pucharu Niemiec. Zobaczcie to jeszcze na powtórce, w jaki sposób wygrał z Lamem tą główkę Nelson Oliveira. Wspaniały zakup mojej drużyny. Tymczasem odpowiedź Bayernu Monachium. 22 minuta, wyrzucony tutaj Götze z pola karnego, ale wrócił do środkowa. Mylę, broni to Akinfiejew, jest Benzema na dobitce i niestety 1-1. Niedługo cieszyliśmy się z prowadzenia, bo tylko 20 minut. Wiemy, że Bayern da się ukłuć, da się zdobyć bramkę, da się ich, mam nadzieję, pokonać. Kolejna sytuacja, 33 minuta, jestem brutalnie przewracany i chyba kontuzja kolana. Czy będę w stanie kontynuować ten mecz? Nie wiem, Perisic. Co on tam chciał? Strącić gołębie na dachu stadionu prawdopodobnie. Okazało się, że mogę grać dalej. Zacisnąłem zęby i pomimo bólu biegam dalej po boisku. Postaram się pomóc mojej drużynie. Nelson Oliveira obok bramki. Mecz się wyrównał. Obie drużyny miały swoje sytuacje. Zarówno my, jak i chwilę później Bayern Monachium. Oto jedna z nich, Müller. Wypychany tu przeze mnie z pola karnego, oddaje piłkę do Götze, Götze w pole karne, ale wybijamy to i ruszamy z kontrą. Perisic, Nelson Oliveira, ja tu będę z prawej strony. Niestety sędzia nie dał nam rozegrać tej kontry, a szkoda, być może udałoby się nam zdobyć drugą bramkę, ale i tak po pierwszej połowie jest nieźle. Dość szczęśliwy początek, niestety ta strata bramki trochę boli, no ale mecz toczy się dalej. 50 minuta, tutaj wystarczyło minąć Lama, ale Dante popełnił fatalny błąd. Wchodzę w pole karne, strzał fałszem lewą nogą. Cóż za słabe uderzenie, to Loris jeszcze wybił przed siebie. Była szansa na dobitkę, nic z tego, a takie sytuacje mogą się zemścić. Shaqiri tutaj ogrywa dwóch obrońców Wolfsburga. Dośrodkowanie, Benzema, będzie bramka. Nie ma gola, ale fart. Ale szczęście w tym momencie. Nie ma bramki w dalszym ciągu, 1-1, chociaż tutaj cross z daleka, a z daleka on sieknąć potrafi. Akinfiejew łapie pewnie tą piłkę, 79 minuta. Sytuacja tym razem z naszej strony, będę szybszy od Dantego, nie ma żadnych wątpliwości, choć z kontuzją dośrodkowanie. Dante zablokował, ale mamy jeszcze rzut rożny, to jest zawsze groźna sytuacja. Czy padnie tutaj decydująca dla finału bramka Klose? Nie ma bramki, gdyby to był Miroslav Klose, być może bramka by padła. No nic, w dalszym ciągu 1-1 i już tylko 8 minut do końca spotkania. Kolejna akcja, już ostatkiem sił, oddychałem rękawami, tutaj urwałem się obrońcy, wchodzę w pole karne, dośrodkowanie, miękkie, Perisic i volej, i gol, 2-1. Wow, 83 minuta, wspaniale, asysta w finale, dająca nam prowadzenie. Zobaczcie, jak miękko podcięta ta piłka, Perisic świetnie się ustawił, zrobił krok do tyłu, by uderzyć tą piłkę czysto z voleja. No rewelacja, prowadzimy. Ale to jeszcze nie koniec meczu. Doliczony czas gry, ostatnia szansa Bayernu Monachium. Cross w polu karnym, wybij to, wybij to! Udało się wybić i będzie szansa na kontrę, na spokojnie to wyprowadzić Nelson Oliveira. Będę tu wychodził z lewej strony, ale spowolniliśmy tą akcję i nie musimy już nic robić w tym meczu. Wygraliśmy 2-1, pierwsze trofeum do mojej kolekcji, ależ wspaniałe podsumowanie tego pięknego sezonu, niewątpliwie najlepszego w dotychczasowej mojej karierze. Pierwsze trofeum zdobyte, mega radość, zresztą sami zobaczcie, naprawdę cudowny sezon, byłem piłkarzem roku w poprzednim sezonie we Francji, teraz jak się okazało zostałem piłkarzem roku w Bundeslidze, mało tego, zostałem również piłkarzem roku w Niemczech. Zostałem wybrany do najlepszej jedenastki sezonu w Bundeslidze. To zresztą nie może dziwić przy takich nagrodach, przy takich osiągnięciach. Byłem przecież królem asystentów, jak widzieliście. Wspaniałe zwieńczenie tego sezonu i obym w kolejnym zagrał jeszcze lepiej. Wszak do zrealizowania został jeszcze jeden wielki cel. Awans z reprezentacją Polski do Mistrzostw Świata. Czy to mi się uda? Sprawdźcie w kolejnych odcinkach, oby podobnie owocnych. Jak ten, tym pięknym obrazkiem żegnam się z wami i tyle, dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że kolejne odcinki tej serii będą równie udane i z wielką chęcią je zobaczycie. To tyle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!